O, siemanko, witajcie. Siema, Eniu. Ekstraklasa w sezonie 2017-2018 jest już pełnoletnia. 18 kolejek za nami, dlatego robimy 18. Wchodźcie, zapraszam. To the break of dawn, yo! Prezes Boniek powiedział, że jak Żurkowski włączy piąty bieg, to zaczyna przypominać jakiegoś piłkarza. A wam jakiego piłkarza przypomina właśnie Żurkowski? Piszcie mi w komentarzach. A ja zabieram się za otwieranie osiemnastkowego szampana. Wystrzeliło jak forma Górnika Zabrze. Myślę, że naszą osiemnastkę warto zacząć od hitu 18 kolejki Ekstraklasy, czyli starcia Wisły Kraków z Górnikiem Zabrze. W Krakowie było... Było wszystko. Potężny zastrzyk emocji. Kurzawa, chłopie, coś ty za bramę walnął. Jednym przypomniał się Kazimierz Dejna, innym przypomniał się Sławomir Wojciechowski, a mi przyszła do głowy bramka z meczu, kto oglądał? Legii z Bytowią Bytów w Pucharze Polski. Tam właśnie Sebastian Kamiński pięknie wkręcił z rzutu rożnego piłkę do bramki Cieżniaka. Równie fantastyczna brama. I tak się zastanawiam, co kurzawa musiałby jeszcze zrobić, żeby przebić takiego gola. Ja pomysłów nie mam. Jeżeli wy macie jakieś, to piszcie mi w komentarzu. A, no i nie mogę zapomnieć o pojedynku dwóch hiszpańskich kogutów, czyli Angulo z Carlitosem. Panowie, na razie wyszło remisowo. I również nie mogę zapomnieć o innym bohaterze tego meczu, Szymonie Żurkowskim. I tu od razu zaznaczę, że nie wszystko mi się w tym meczu podobało. I nie podobało mi się to, że piłkarze Wisły w pewnym momencie urządzili sobie dosłownie polowanie na nogi młodego chłopaka. Marcin Wasilewski zobaczył za to żółtą kartkę, zasłużenie, i to było jego pierwsze żółtko po powrocie do Ekstraklasy. Później Wasyl przeprosił za swoje boiskowe wybryki. Dobre i to. A chyba na koniec warto po prostu zaprezentować posta Wojciecha Pawłowskiego, który podsumował cały ten hit w swoim stylu. Z humorem! Tak jak Wojtek potrafi. O, właśnie przyłapaliście mnie na robieniu osiemnastkowego tortu dla Ekstraklasy, ale z tej okazji mam dla was, jakżeby inaczej, suchar. Jaki jest obecnie najpopularniejszy wypiek w Zabrzu? Rogal kurzawy. Gdyby Stephen King oglądał Ekstraklasę, to na pewno napisałby jakiś horror o przygodach legionistów w niecieczy. Myślę, że dzieci kukurydzy to przy tym wymiękają. Wydaje mi się, że gdyby Legia, nieważne z kim, grała na stadionie w niecieczy, to i tak by nie potrafiła wygrać. To jest po prostu jakieś przekleństwo, nie wiem, klątwa słoników, nazwijcie to jak chcecie. W każdym razie, co ja zapamiętam z meczu? No, emocje były niezłe i to do samego końca. A ja zapamiętam przede wszystkim fatalny rzut wolny Tomasza Brzeskiego. Brzytwa, chłopie, wstydziłbyś się. Zachowanie Wojciecha Trochima przy bramce na 1-0. Tutaj powiało takim Leo Messim z Nowego Sącza, naprawdę. No takim trochę, wiecie, większym, łysym, ale cały czas to było tak w stylu Messiego. A kto uratował ten niezwykle cenny punkt legionistom? No jak to kto? Wiadomo. Jarosław Niezgoda. I z tej okazji, specjalnie dla trenera Romeo Jozaka, mam taką małą fraszkę, nie mylić z flaszką. Jozaku, trenerze wciąż młody, pamiętaj o tym, żeby z boiska nie ściągać niezgody. Ekstraklasa, to jest twój osiemnastkowy tort. Zdmuchnij świeczkę, pomyśl życzenie. Ale mam dla ciebie coś jeszcze. Prezent. Najlepszą książkę o piłce nożnej. 18 kolejka Ekstraklasy jednak od początku, od piątku, serwowała nam gigantyczne emocje. Zaczęło się w Białymstoku.
Tam przełamał się Cillian Sheridan, w końcu strzelił efektownego gola piętą. Było trochę kontrowersji przy tej bramce, sędzia ją jednak uznał. Innym bohaterem tego spotkania na pewno jest Marian Kelemen, który do końca meczu wytrzymał z pękniętymi żebrami i za to wielki szacun, prawdziwy twardziel. No ale jeżeli mamy bohatera, to też musi być antybohater. No i niestety tym razem antybohaterem meczu jest frekwencja na stadionie w Białymstoku. Najgorsza w historii tego stadionu. Słabo to wyglądało. I słabo wyglądała, no może nie tyle słabo, Pogoń, co sytuacja Pogoni w tabeli robi się coraz słabsza. No bo do Szczecina wracają znowu bez punktów. I tak samo bez punktów do Wrocławia wrócił Śląsk. I co ciekawe, podopiecznych Jana Urbana załatwili bracia Pajszao, czyli byli piłkarze Śląska. Łącznie bracia Pajszao mają już 100 strzelonych bramek w Ekstraklasie i to jest niezły wyczyn. A innego niezłego wyczynu dokonał też Dusan Kuciak. Właściwie dokonał niemożliwego. Obronił rzut karny wykonywany przez Marcina Robaka. I tym samym zakończył serię 20 wykorzystanych z rzędu jedenastek przez snajpera Śląska. Nieźle, nieźle Dusan. Oczywiście nie obyło się bez kontrowersji. Jan Urban nie do końca zgadzał się z decyzją Szymona Marciniaka o przyznaniu rzutu karnego. Według mnie ten karny był. Sorry panie Janku, ale karny był. Nie gniewaj się Janek, chociaż jesteś ziomalem. Ekstraklaso, przygotowałem też dla ciebie najlepszą muzykę na osiemnastkę. Zresztą sama posłuchaj. Czym bawią się dzieci w Gliwicach? Piasteliną. Jak zobaczyłem ofensywę Wisły Płock na mecz z Arką, to zrobiłem tylko... Będzie grane. No bo w jednym składzie Varela, Stilić, Merebaszwili, Kante, to robi wrażenie. No i było grane, bo Wisła Płock mogła wygrać ten mecz zdecydowanie wyżej. Natomiast forma Arki to jakaś sinusoida. Ostatnio wygrali z Sandecją 5-0, a teraz w Płocku zaprezentowali się naprawdę fatalnie. To był jeden z gorszych meczów w ich wykonaniu w tym sezonie. I wydaje mi się, że piłkarze Olszyńskiego szybko będą musieli o nim zapomnieć. Natomiast o swoim debiucie w roli trenera na pewno szybko nie zapomni Mariusz Lewandowski. Mecz z Zagłębia z Termaliką miał tylko jednego bohatera, Jakub Świerczok. Bach, 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 trzy szybkie ciosy i mamy pierwszy hat-trick polskiego piłkarza w tym sezonie Ekstraklasy. Niestety, w 18 kolejce mieliśmy też jeden bezbramkowy remis. Właściwie co ciekawego wydarzyło się podczas meczu Piasta z Lechem? Nenad Bielica został wysłany na trybuny. Czyli w sumie nic nowego. A ławka rezerwowych Lecha jakaś taka w dobrych humorach. Nie przejmują się tym, że znowu tracą punkty. Jakoś tak dziwnie w tym Poznaniu. Ostatnio prosiłem o efektowne poniedziałki. No i otrzymałem kolejny efektowny mecz w poniedziałek, czyli starcie Krakowi z Koroną. Korona przyjechała do Krakowa nie najczystszym autobusem, ale za to na boisku nie zaprezentowała taktyki, legendarnej taktyki Jose Mourinho na autobus. Dlatego mieliśmy fajny mecz, bramki, działo się. Po meczu Michał Probierz narzekał na Gino Lettieriego i od razu przypomniała mi się sytuacja na linii Probierz-Henningberg. A, tytuł najlepszego Mikołaja 18 kolejki Ekstraklasy wędruje do... trenera Andrzeja Strejlała. Panie trenerze, nawet ja, Mikołaj, przy panu wypadam dla mnie. Czas na cytat 18 kolejki Ekstraklasy. Jebę tie mater i co zrobiłem? Nenad Bielica do sędziego Frankowskiego. Szampan wypity, tort zjedzony. To była dobra imprezka. Mam nadzieję, że wam też się podobało. Dzięki, że wpadliście.
Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapki w górę, zasubskrybujecie kanał Z Boiska do Sieci, no i nie będziecie mogli doczekać się następnego odcinka podsumowania Ekstraklasy. Widzimy się już wkrótce, ale najpierw wiecie co? Trochę ogarnę pokój, bo jest co sprzątać. Trzymajcie się.